Nazdar lidi, mé jméno je Aki a vítám vás u dalšího dílu ze hry Zaklínač 3 Divoký hon. Tak v minulém díle jsme se vlastně postarali o všechny vedlejší úkoly tady v této oblasti, protože tohle je taková pidimidi oblast oproti tomu, co nás čeká teďkon. A to znamená, že nás teďkon čeká... No tak. Velen. Neboj ze mě nikoho, momentálně. Ne, tak. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Jak jsem slíbil, nechám ještě, protože tohle je hlavní dělová linka, tak nechám ještě chvilku tu polštinu, tady ten poslední díl a pak to zase přepnu na angličtinu. Protože mě se ta polština vůbec tady nelíbí, ale vůbec. Je to takový, nevím, vůbec se ke Geraltovi třeba ten hlas nehodí. Tady bylo něco, ne, kašlu na to. Ha! Vedlejší úkol přímo na cestě. Odpočni. Neodpędzaj go, Rodryku. Každý. Nazdar. O co chodí? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Ja udziałam to. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? A to se nie da. Będę przy moście. Ta pościana se tak nie da. Nowigradu. Tak dáme se sedovat tenhle úkol pro teďkon, uděláme ten vedlejší, ale ta polština se fakt nedá. Hrozně moc se omlouvám všem lidem, kteří to po mně chtějí, abych to hrál s polštinou. Ale tyjo, ten Geralt je tak blbě nadabovaný. Prostě vůbec mi to k němu nesedí ten hlas. A není to tím, že jsem jako teďkon hrál angličtinu. No, to vůbec ne. Je to prostě tím, že je to fakt podporný. Vůbec se k němu nehodí, je to takovej... Už dopředu prostě je to, nevím, ne slušňák, ale takovej milej a všechno, ne, má být prostě... Chrapavý hlas. Já si prostě nemůžu pomoct. Prostě má to být chrapavý hlas. A tím končím. Teraz vystarče užiť igní. Igni? To je 9 zkušenostních bodů. To je pěkný hovno. Napřed. Tak, uvidíme, co nás čeká dál. Jinak samozřejmě já už jsem tady ty vedlejší úkoly jakoby udělal za tu svoji první, nebo za tu druhou postavu, kterou hraju, ale tak to pro vás, abych věděl prostě jak co mi zabere dlouho, a korník, já zapomněl, že vybuchují tady ty
To byl ohnivec ze dvojky, pokud se ho nepamatujete. Hele, pejsku. Tak, jak ty si dáváš takovou damage, pejsku, ty? Takový zranění, ty. No, poškození chcete-li? Teraz vystarče užiť igní. Tak. To je druhý hrob. A jeď k tomu třetímu. Tady chce někdo pomoct. Je dobrý, jak se trafil. Nejde. Jo, úplně bych mám zapomněl. Možná si... Vidíte, jak to, že jim dávám takovou celkem jako velkou damage, ale... To je tím, že... Ne. Tak. To je tím, že jsem si vlastně nechal udělat ten meč z té zaklínecké školy zmije. Vyrobil jsem si ho, takže to je to, co jsem udělal, ne ocelovej, protože ten ocelovej máme lepší, že? To trupojady. Vyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Jde o toho kněží věčného ohně? Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Ja, ta pouština je hrozná. Mně přijde, že ta pouština se trošku vyměnila místo ve dvojice s angličtinou, protože angličtina byla hodně podobná, jakoby ten hlas, jako je teďkon ta pouština. U Geralta teda alespoň. Tady je pěkný bojiště. Mrtvý, to. Tak, konečně jsem u toho kněze věčného ohně a uvidíme, co nám to řekne. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie vykonané? Hele. Proč to nikdo nespal už dávno? Dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych. Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Jasne, wybrać desatki, to mam de. Na miejscu. Tak jo. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. O, nie bierzemy upłatki, kamo. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Jednoho kněze Věčného ohně už jsem zabil. Zaklínače jedničce, takže se na mě moc nevyskakuje. Ach jo, to říkal i tamten. A bylo jich snad ještě víc? Au. Hej. Tak, kněz je mrtvej. Tebe uspamuju. Jo, Igni se o ně postaralo a teď konečně ty.
Jak jednoduchý. Haha. No vidíš, co jsi měl u sebe? 200 korun. Oh yeah, to si vezmu, děkuju, děkuju převelice. Nějaký ještě. Hanské vlákno? Nějaký nový kytičky jsou tady. A bílá mrtá je všude. Tak jo. A teďko nás vlastně čeká pokračování v té hlavní dějové lince zase na chvilku. Když tady je vývěska další. Kašla to. Teďko, no tak. Teďko to nechám bejt. A půjdu do chvilku po hlavní dějový lince. Zase. A hleďme se. Hospoda na rozcestí. To je přesně to, co potřebujeme. Tak jo. Hospodo, nalivej. Hanka, vracajte do chaty, rychlo. Polej ještě, stará. Dosť už máš. Nie będzie mi baba wódki wydzielać. Lej, mówię, albo jalać zacznę. A wy czego chcecie? Ty jesteś Henryk? Ty jesteś Henryk? Nie. Nie gadaj z nim. Z tego tylko kłopot będzie. Kto teraz rządzi na tych ziemiach? Ty jesteś dziwny. Baron rządzi. Z temerskiego czy nilfgaardzkiego nadania? Z własnego. Jest wojna. Kto ma siłę w ludziach, ten bierze ziemię. A coście wy tacy ciekawi, he? Tak, nie znam, nie to se. Czas wracać do domu. Pójdziemy jak się napije. Ty, o ty mi to z ostra moc nie rzekł, ale to podezrzewi. Co ty, ospockiej? Szukam człowieka, którego zowią Henryk. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Ej, co to dzieje? Zabieraj się stąd, otworzę ci tylne drzwi. Ještě jsem nedopil. Ještě nevypiłem. Karcmarzu, vodky! A já, je problémy. A tento kto? Jakýž dzielny voják, dva miecze má. Siwy! Po co ci dva miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dva kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Ty uchyła. Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Co się to kurwa zajmą, kamo? Sam zaklinać. Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Tak, sprawnie. Raczej mnie niech te bejt, krucy. Wchodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Toś ładny pacholek, myślę sobie. To właśnie za tu swoją drugą postawę. Jsem udělal to, že jsem jim neřekl, kdo jsem byl a chtěli se mnou okamžitě bojovat. Tak jsem byl zvědavý, co se stane, když jim řeknu pravdu. Dzięki, panie, že jste nevčeli burdy s těmi ordincami. Nie vtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Henryk. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem.
Co myślisz o Hendrykowie? Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendryku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. A, wybornie. Tak strach kołkniemy. Z tym Hendrykiem. A možná bych ještě ten mohl tu vývězku sebrat. V hlubokém lese se křik daleko nese, stíny si k nám běží. A da 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 da, všechno berem. Tak, teďkon, tyjo, to je zas daleko. Vlastně teď ty úkoly, které jsem sebral, tak jsou pro hodně vyšší level, než já mám zrovna teď. Takže úplně nemůžu teď řešit, jenom jsem si je sebral, abych je tady nenechal, že jo, tak vlát na místě. Tak, konečně jsme tady. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby v gorący dzień wejść do głęboké piwnicy. Jaká divná zima. Pej si. Neboj kámo, ti pomůžeme. Tak. Hele, poškové pejs. Sek. Výborně. Kamo. Precz stąd. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendryk. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. No, řekněme, co se stalo. To začíná celkem zajímavý. Mluv po koleji. Zabrali jich. Zabrali všech. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Wspaniale. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj.
abyś odnalazł spokój. Ty, chudák, ten má zážitek na celý život. No. Do konce života, no, to asi nebude tak dlouho úplně. Fuh, takže tady tudy se prohnal divoký hon, jo. Wokół odcisku stóp ślady lodu, czyżby? Ty krása. No jo, no, spektry. Torturovali go. Może coś przeoczyli. No ja bej tym, tak bych się schował nieco do boku. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Jo, to było úplně jasný, że něco má w botach. Na tom místě, kde byste to nejméně čekali. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Tajny poklop. Tak já mu to tady všechno vyberu. Alchymistický prášek, to se může hodit. Tamara Stranger, dcera krvavého barona, je spíš unesena. Velká odměna pro toho, kdo ji najde či přivede. Aha, takže krvavý baron přišel svoji dceru. Co pak je tady? Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... A ukaż, co se otevře? Ciekawe. No jo. Tajná skříž. Tak co pak tady asi bude? Knížka? Księga z rachunkami. Účetnictví? Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. A co mocne, když to našel hnedka tak ono poprvé. Tak když tam někdo bude něco hledat taky, tak to tam ciekawe taky najde, ne? Tytuły notatek. Pohřešování a hledání. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Ha, tak to były určitě Siri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. A, także się musimy promluć z tym krwawym baronem, coś mnie mocno cieszy. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami, wioska pod Gaje. Także czarodziejnice, krwawy baron A? Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale wszystko. Dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Także mamy się tylko setkać z baronem, jo? Ale dostáváme 100 zkušenostních bodů, to není špatný. Možná bych ještě radši, než se setkáme s tím baronem. To bych udělal ještě nějaký rád vedlejší úkol. Ale kde nějaký najít, jo? To je otázka. Kde jsme byli? My jsme přišli v odsa, tady je hospoda na rozcestí. Tady byl nějaký vedlejší úkol. Strom oběšenců. Morušín? Můžeme se tam kouknout. Proč ne, že jo? Mu se prd stane. Že teďkon... Teďkon jsme vlastně zjistili, že Siri byla viděna na Skellige u nějakých čarodějnic a u tohohle toho barona.
Jo. A já nejdřív se podívám tady na tu vývěsku. Jsou tady stejné věci nebo jiný? Zatím jsem nic neukázal, tak nevím. Vypadá to, že asi ne. Jak leje? Co když dáme ty úkoly? To ne. Zakázka, ty jo, level 33. Ty kráso. Fajn, takže nic moc nového jsme se nedozvěděli. A objevuje se nám tady nějaký nové věci, nějaký nový místa. Aha, takže když se bereme to z té vývězky, tak to nutně neznamená, že bereme nějaký úkol, že se jakoby prohodáváme i tu oblast. Jo, to se hodí vědět. Ty bláho, tak ale kudy teď? Víte co, podíváme se na... Hospoda na rozcestí. Tam totiž cestou, kdybychom se jakoby vraceli, tak tam jsem viděl po cestě nějaký vedlejší úkol, že šel vzít, ale já jsem ho nevzal, protože, že jo, nechtěl jsem se s tím nějak moc zdržovat. Tak teď se podíváme, jestli tam furt je. Kde je ten můj kůň? To je Pako. On je tam sakle. No, pojď. Napřed. Jdeme. Kudy to bylo? Už se asi nespomenu. Jo, tudy ne. Nebo jo? Jo. Ne, to bylo na druhou stranu. Tady. Tak, našel jsem tady to místo. Tady mi někdo chtěl dát vedlejší úkol. Zvolení potka. Jak to, že tady nikdo není teďkon? No tak. Nebo je vyrazím. Tak to je hodně divný. Tady něco přece bylo? Určitě. Když budeme meditovat. Furt nic? Oho, tak nic no. Medvěd! Medvěd! Pryč! Medvědi jsou pěkně silný parchanti. Tudy jsem přijížděl a tudy jsem přijížděl. Já zkusím splnit nějaký úkol tam dole u toho. Jo, tady pro mě někdo měl nějaký úkol, si pamatuju. Je stále. Dobře ti radzę. Ja blisko komiej szerokim łukiem. Glejty przejazdowe, okazyjne ceny. No, tak co mi řekneš hezky. Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Jaki glejt? Jaki glejcik? Nic nie wiecie? Redańczycy zajęli wszystkie brody na pontarze. Bez glejtu nijak nie przejdziecie. Ale dobrzeście trafili. Tak się składa, że akurat mam kilka do sprzedania. Za tyle to kupię pozłacaną karocę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? Stówku! Nie myślałem, już mnie. Zaraz, poczekajcie! No, widzisz. To może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka? Ponadto, co to za praca? Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki.
Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałatajstwo, wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. Promysłem się to mniej sobie. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Tak jo, takže to máme vlastně teďkon úkol a ten bychom ještě mohli, možná mohli stihnout. Stihnem. Vůbec se mi nechce dneska končit. Jo. Tak jo. Tyjo, level 9. To jsem si zase pěkně naběh. A vůbec nic neubíraj. A. To bude rychle hotový úkol tohle. No tak. Hej, hej ty tam, podejď no tu. Czego chcesz? Dać ci robotę, bo dobrze widzę, że jesteś wiedźminem. O co chodzi? O to, żeby moi ludzie mogli bezpiecznie dokończyć robotę, a tu co chwilę przy... Dobra. Zgoda. Ale to jsme vyřešili, ne? A. Tamhle o tom teď vyskakuju šmejdě, já úplně vidím. Ha. Parchanta jeden, mě neutečeš. To jsi zkoušel na někoho jinýho. A. Hej, jeden, vejde. No tak. Ještě jeden. Ale jsi paskudný. No. Ještě nějaký? Oni ještě od někaď vyskáčou. Uvažajte na gule. Tamhle. A. Hej kluci, vemte si tam toho jednoho, já se vezmu tohohle. A mě mi neumírejte. Jezus, majdě jeden, hnusný. Tak. Takhle se to dělá. Zním si zpátky na své oblíbené Igny. Ještě někde určitě vyskočí. Do třetice všeho dobrého se říká, ne? Tamhle vidím ohnilce. Bouchneš? Ještě ne, jo? Tak. Co? Ghoul? Jak jsi tam dostal? Co? Ty se takhle plížíš, jo, šmejde. No to... To zapomeň, frére. Ne? Aha, vedle. A je to. What the fuck, kolik jich ještě je? Tohle jsou asi poslední, bych typoval. Protože... Level 9. A tak. Tohle sedmička. A ty devítko, pojď. Aha, hoř. No tak, co to bylo? Hej. Tak. Ale už, bude to. Tak, co na to říkáš, už je konec?
Yes! Výborně. Ale. No, dobrześ się sprawił. To twoja dola. A, díky, kámo. A ještě abychom nezapomněli, tak vlastně, tamhle ten týpek. Ten nám dá vlastně teďkon levnějc i ten Glade. Třeba nám ho dá za polovic, to by bylo moc fajn. Najtaněj. O, to znovu vy. Może Glejcik, okazej na cenu. Už jsem pomohl. Czekam na twoją ofertę, bo szwagra i jego ludzi już spotkałem. Mogą spokojnie pracować. O, no, widzicie, od razu inna rozmowa. Za 25? Wow! Od razu lepiej. Interesy z wami to przyjemność. No, tak tohle je pecka, pánové. Za 25, no tak to je super. Ale jak vidíte, máme dva zkušenosti. No, ach jo. Tak nic. Já myslel, že jsme dostali další level. Ale tak to nevadí. Omlouvám se, že dnešní díl byl trošku delší, ale mě se prostě vůbec nechce končit tady s tou hrou. Bohužel, já to tady budu muset ukončit, nechte mi v komentářích nějaký pěkný like. Komentář jsem chtěl říct teda, to mi to trošku zamotal jazyk. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil a další díly už budou teda v angličtině, mně se ta polština fakt nelíbí. Omlouvám se, ale ta polština je prostě hrozná, vůbec mi k tomu Geraltovi nesedí. A já se s vámi uvidím u dalšího videa. Nazdar!